Hello, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgodnie z obietnicą po dobiciu 250 łapek w górę pod poprzednimi nowinkami wrzucam wam kolejny odcinek. Już na wstępie wam mówię, że liczba łapek nie wzrośnie, kiedy dobijemy 250 łapek pod tym odcinkiem. Kolejny odcinek się wtedy pojawia. Dobra, dość tego pierdzielenia, lecimy z nowinkami. Na początek wyjaśnienie tajemniczego bloku trawy, który pokazałem wam w poprzednim odcinku Minecraft nowinki. Jak się okazuje, będą to nie wyschnięta trawa, nie trawa nie nadająca się do użycia, nie piaski ruchome, tylko będą to normalne ścieżki czy też drogi. Tak, właśnie jak widzicie teraz na screenie, który jest o dziwo z Minecraft Pocket Edition, ale spokojnie, ta zmiana ma również ukazać się w Minecrafcie na PC-tach. Będzie można robić ścieżki normalnie na trawie. Ma to się odbywać za pomocą przyciśnięcia lewego przycisku myszy na trawie, trzymając w ręku łopatę. I prawdopodobnie chodzenie po tym bloku będzie przyspieszało nas o 10%. Jeden z twórców Minecrafta Pocket Edition poinformował nas na swoim Twitterze, że pracuje nad usprawnieniem łódek w Minecrafcie na komputerach. Na pytanie do Jeba, czy Jeb dodałby jakieś nowe itemki z jedzeniem, Jeb odpowiedział, że planuje dodać kukurydzę. Tak, czyli prawdopodobnie dostaniemy jeszcze kolejne rzeczy do uprawy, a jedną z nich będzie właśnie kukurydza. Więc to byłoby na tyle w dzisiejszych nowinkach. Dzięki za oglądanie, widzimy się po dobiciu 250 łapek pod tymi nowinkami. Siemanko, na razie i cześć!